Krzysztof Jackowski wygadał się przypadkiem. Padła konkretna data, kiedy to nastąpi. To się już dzieje. Krzysztof Jackowski ponownie połączył się ze swoimi fanami, by podzielić się z nimi swoją kolejną wizją dotyczącą przyszłości Polski i świata. Tym razem nie miał dobrych wieści, co zaczyna być powoli w jego przypadku normą. Profeta nie chciał o wszystkim mówić widzom, by ich nie przestraszyć. Ostatecznie się przełamał i wygadał co nieco. Podał też datę, kiedy czeka nas najgorsze. Krzysztof Jackowski to najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Słynie ze swoich wizji, którymi dzieli się w sieci. Jak zapewnia, wiele z nich się sprawdziło, więc nie zamierza rezygnować z ostrzegania swoich rodaków przed tym, co ma nadejść. Ostatnio znów połączył się ze swoimi widzami, by podzielić się kolejną wizją. Tym razem jego myśli krążyły głównie wokół finansów. Profeta przewiduje bowiem nagły giełdowy spadek wartości. Będzie to czarny dzień, który się powieli z innymi dniami, jeszcze jeśli chodzi o finansjere. Nie tylko giełdy będą topnieć, ale i waluty będą topnieć. Idzie czas kompletnego chaosu finansowego pewnej części świata. Prawdopodobnie mamy tutaj Europę, ale mamy też Amerykę Północną, przekazał jasnowidz z Człuchowa. Potem dodał, że pieniądze stracą na wartości na tyle, że staną się bezużyteczne. Nie był jednak w stanie wskazać, które kraje ten dramat finansowy dotknie. Przewiduje też kolejny raz braki towarów, co wywoła potężny chaos. To będzie miało swoje odbicie na normalność codziennego dnia, na przykład w dużych miastach, na przykład może transport stanąć na krótko. Ludzie mogą potracić spore wartości. Rządy będą na początku uspokajały, tłumaczyły, że straty będą wyrównywane. Ale to będą tylko słowa na początku, które nie będą miały później znaczenia, dodał. Na koniec jasnowidz wygadał się, że wprowadzony zostanie dziwny pieniądz, który nie będzie jednak miał wartości prawdziwej. To jest najgorsza obecnie rzecz, jakiej się mamy obawiać, przestrzega profeta.